Maneczko z tej strony AgroIgi. Dzisiaj Wam przedstawię mapę cebuchową. Ona jest wydana na PS4, na Xboxa i na komputery. Pozdrawiamy autora mapy, czyli jest Zielagnią. I jesteśmy tu, się rozpiliśmy u Rajatowskiego, jakąś tu mapę. No Fiata, czy to jakiś ciągnik, gruber, czy kultywator. I siewnik, tu się sprzedaje zboże, tam nawet kosza ma. I ten. O, i tam ma kościół, dobrze mówię, cmentarz. I teraz Wam pokażę gospy. To jest właśnie ta pierwsza gospa. O, tu jest właśnie ten domek taki też z krowami i z kaszkami. Właśnie tu jest tak. Tu jest, no tu jest ten spichlerz na zboże. Polecam ją pobrać i grać na niej. Fajna jest. Jak będziecie chcieli, żebym wam więcej map sprawdził, to piszcie w komentarzach, tak czy nie. Czy mam sprawdzić więcej, czy nie. No i tu jest sudowa, fajnie. I się teraz rozpiję do ciągnika. O, to jest ten. Trzecia gospa. O, tu jest. To jest trzecia właśnie gospa. Ona jest z tymi, ze świnkami. I właśnie tu wam teraz ten. Szybko jakby co to jadę, bo chcę wam pokazać. Chcę wam pierwszą pokazać gospę. No fajnie, ma 206 pól, fajna jest mapa, jeżeli chodzi o oczynianie, to 10 na 10. Polecam grać na niej. Jakby co, to ten następnym razem wam będę czytał, jak autor opowiada, bo teraz tak zrobiłem w początku, bo to jest mój pierwszy odcinek, jak nagrywam mapy. Później wam będę czytał, jak autor. O, tu jest, aha, jeszcze przeżyto lucerny doda i żyto. Aha, ili tu jest miejscowość Lipinki i Kowalewo, czy nie, jakoś tak. O, to jest gospa z kaczkami i z kozami. Ona jest fajna, polecam ją. Tak, to jest fajna. Objadę jeszcze wam mapę. Jakbyście to niedługo do was taka. No, wpadnie ta seria jakaś. No i fajnie jest ogólnie. O, tu jest łąka, nawrócimy się na niej. To dobra, to już będzie to chyba wszystko. Dobra, to do zobaczenia, do następnych filmów. I zasubskrybujcie kanał i dajcie łapkę w górę i piszcie coś w komentarzach, co chcecie na przykład.